Cześć, nazywam się Marek Rejman, jestem magistrem farmacji i kierownikiem apteki na Śląsku. Ten materiał powstał we współpracy z serwisem erixedu.pl, a dzisiaj opowiem Wam o błędach, które popełniają farmaceuci przy realizacji e-recepty. Jednym z takich błędów jest oznaczenie statusu zamykającego dla recepty, na której zostało jeszcze do wydania opakowania. A ten błąd najczęściej pojawia się ze względu na przyspieszone i skrócone zamknięcie wszystkich realizowanych recept jednym przyciskiem. On ma też dwa aspekty, dwojaki charakter, ponieważ kiedy zostanie wykryty przed zamknięciem danego okresu refundacyjnego, wtedy jego poprawa nie nastręcza trudności, jest szybka, prosta i nie wymaga informowania NFZ. Natomiast jeżeli okres refundacyjny zostanie już zamknięty, wtedy potrzeba złożyć wniosek do NFZ-u o otwarcie zamkniętego okresu, następnie przesłać korektę statusu danej recepty i tak otwartą receptę możemy do końca zrealizować. Kolejnym błędem jest wydanie niewłaściwej ilości leku w przypadku recepty rocznej, a kiedy pierwsza realizacja nastąpiła 30 dni od wystawienia recepty. Tutaj mamy dwa przypadki. W pierwszym przypadku farmaceuta wydaje zbyt dużą ilość leku. Powstaje wtedy problem dla apteki, ponieważ taką realizację należy wycofać i poprawić. Kolejny przypadek to wydanie zbyt małej ilości leku. To jest niekorzystne z kolei dla pacjenta, który powinien otrzymać przysługujące mu leki. Wielu z tych błędów można by uniknąć, korzystając z kalkulatorów e-recepty, na przykład z portalu farmassistant.pl. Kolejnym błędem jest wydanie leku na okres stosowania dłuższy niż 180 dni podczas jednej transakcji, a w zasadzie na jeden DRR. To prosty i niegroźny błąd, ale często pojawia się w aptece, ponieważ recepta w takim wypadku najczęściej wystawiona jest całkowicie prawidłowo. To troszeczkę usypia czujność farmaceuty. Jeżeli farmaceuta nie zauważy błędnego dawkowania lub dużej ilości leku, to wydaje go zbyt dużo. Wymaga to wycofania takiej realizacji, odpowiedniego jej podzielenia i zrealizowania ponownie. Czwartym błędem, który możemy wyróżnić, jest zrealizowanie e-recepty po terminie jej ważności. Taka możliwość pojawiła się w wielu aptekach po wprowadzeniu możliwości realizacji przeterminowanych recept na szczepionki przeciwko grypie. Wtedy odblokowano możliwość realizacji przeterminowanej recepty. Jeżeli farmaceuta nie zauważy daty wystawienia i zignoruje ostrzeżenia systemowe, to taką realizację niestety wykona. Trzeba pamiętać, że nawet w dobrej wierze jest to niewłaściwe i nielegalne. Bardziej bezpieczne, na pewno ze względów prawnych, wydaje się być wystawienie w takiej sytuacji recepty farmaceutycznej. Kolejnym błędem jest wydanie nieprawidłowego leku. E-recepta miała zminimalizować ilość tego typu pomyłek i faktycznie tak się stało. Niemniej jednak istnieje możliwość wydania złego preparatu pacjentowi. Najczęściej odbywa się to poprzez przeklikanie ostrzegawczych komunikatów i ich zignorowanie po prostu. Trzeba na to w dalszym ciągu uważać, ponieważ jest to dosyć niebezpieczny błąd. Wielu z tych błędów możecie uniknąć dzięki korzystaniu z odpowiednich narzędzi, np. kalkulatora Farm Assistant, lub po prostu dzięki odpowiedniej wiedzy, którą możecie zdobyć na portalu erixedu.pl. Materiał ten możecie zobaczyć w serwisie YouTube na kanale farmacja.tv. Zachęcam do włączenia tam subskrypcji. Ja dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.